Bardzo dziękujemy za ten super interesujący wstęp. Myślę, że tym sposobem przeszliśmy tak płynnie do drugiej części, czyli do dyskusji. Zanim pojawi... już widzę, jest pierwsze pytanie, ale jeśli pan pozwoli, to jeszcze tak od siebie. Pierwsze początek... pytanie, co pan bierze, czy? Nie rozumiem. Co pan bierze? Nie, nie, nie. Że tak. Może później. Ja tak zapytam może na wstępie od siebie, po pierwsze, czy w tej sytuacji widzisz jakieś takie państwo, jakiś taki ustrój realny, istniejący, który byłby najbliższy temu, co odpowiada twoim wyobrażeniom? Przepraszam, że tak na ty, ale nie ukrywam, że poznaliśmy się kiedyś. Nawet bardzo blisko, możemy wam opowiedzieć. To było tak, że ja sobie wtedy... Nie, nie, żarty. Dobra. Słuchaj, jedna podstawowa sprawa. Ja w tym moim, w ruchu jowowskim, który jest dosyć takim no, szerokim ruchem, a co ciekawe, że to jest ciekawe, że jest w dużej mierze też opanowany przez fizyków. W świętej pamięci profesor Przystawa był takim, był twórcą tego ruchu i fizycy rzeczywiście w tym ruchu odgrywają sporą, dużą rolę. Mówię o naukowcach. Ale to świadczy o tym, że jest to bardzo taki pragmatyczny, bardzo, bardzo matematyczne liczenie. I oni są zwolennikami większości rządów parlamentarno-gabinetowych. Ja nie jestem zwolennikiem rządów, bo ja uważam parlamentarno-gabinetowych, mówią o systemie brytyjskim. Tak, system brytyjski, tylko że tam jest królowa, która pełni jak gdyby rolę troszkę też takiego w razie czego hamulca przy jakiejś, jest takim czynnikiem, że tak powiem, takim spoiwem, który nie pozwala temu tworowi, jakim jest parlament, się za bardzo rozwolnić, że tak powiem, się rozanarchizować. Ale w dużej mierze to jest coś pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, tak bym powiedział. A zapytam od razu o Australii, bo tam jest taki ciekawy system jednomandatowy. Już nie pamiętam głosu przewodni, ale tam. System preferencji, tak. Że... Nie, 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 ja powiem, to jest, od razu mówię, od razu powiem jedną rzecz. My nie możemy na tym etapie, kiedy jest walka z systemem, który jest zabezpieczony absolutnie wszędzie, ma media, ma przeróżne rzeczy, my nie możemy wchodzić w jakiekolwiek szczegóły. Jeżeli my przede wszystkim, bez względu na interesy poszczególnych grup, my musimy iść szerokim frontem, bo jeżeli my będziemy reprezentować tylko partykularny interes grupy, to my nigdy nie zwyciężymy, bo nas podzielą na samym początku. To jest tak, jak ja zawsze mówię, daję taki przykład, jak mi ktoś wchodzi, mówi, ale panie Pawle, trzeba jeszcze zreformować, nie wiem, przemysł jakiś wydobywczy. Ja mówię, człowieku, ja ci mówię o samochodzie, w którym nie chodzi silnik, silnik jest zepsuty, a ty mi mówisz o tym, jaki on będzie miał kolor. No to cóż to ma za znaczenie? Nie. W tej chwili jest jedna rzecz. Nie wchodźmy w żadne szczegóły, która ordynacja jest lepsza. Ja wiem jedno, ta jest zła. I należy zrobić wszystko, żeby za pomocą żądania takiej ordynacji rozwalić ten system. No ale zawsze będzie pytanie, no dobrze, ale co w zamian? Konkretnie, prawda? Co konkretnie? No większościowa, jednomandatowa, ale w ogóle to są różne odcienie tego systemu. No ale to mnie nie rozumiesz, Jacek. No ja ci mówię, no dlaczego ja mam o odcieniu samochodu, w którym mi chodzi silnik, rozmawiać? Okay. No to... Dobrze. W takim razie już... To jest fajny system. Mi się podoba ten system. Tak, że to sobie jest, mówisz o systemie głosu przewodniego, o systemie głosu przewodniego i tak. To jest dobry system, fajny, ale no mówię, no nie ma sensu sobie zaśmiecać mózgu w tej chwili tym wszystkim. Dobrze, to chodzi o pewną zasadę, a nie o szczegóły. O, szczegóły powinny być dostosowane do mentalności narodu, ale najpierw danej grupy, to na pewno. I być może, aby rozbijać tę klanowość w jakichś tam regionach i tak dalej, być może na przykład w samorządach i tak dalej, być może należałoby ten system stosować. Ale w tej chwili trzeba przyjąć, że trzeba zmienić ordynację na jednomandatową, nie wchodząc w szczegóły. Ludzie nie wiedzą, to są jednomandatowe. A ja jeszcze będę mówił o systemie głosu przechodniego. No. Okej. Dobrze. Ja mam taką propozycję. Jeśli ktoś chce zadać pytanie, to proszę, aby się tutaj mniej więcej zbliżył w to miejsce. Ze względu na prozaiczny problem techniczny, czyli zasięg kamer. Dziękuję ślicznie. Nazywam Leszek Sandowski. Przepraszam bardzo, się tak wyrwałem tutaj do odpowiedzi, czy do pytania właściwie. Jako pierwszy, ale ja od razu przeproszę najmocniej, bo ja zadam pytanie, wysłucham oczywiście pańskiej odpowiedzi, ale będę musiał wyjść, dlatego się wyrwałem do odpowiedzi. Proza na to liczę. Sorry. Ale wysłucha pan odpowiedzi? Nie, wysłucham odpowiedzi. Nie, nie, bo
Żadnym. Po to je zadaję to pytanie. Jeżeli chodzi o tą ordynację, którą Pan proponuje i którą mamy dzisiaj, proszę powiedzieć, na ile Pan rozważał taką zależność, jeżeli dzisiaj, bo dzisiaj nie mamy ordynacji proporcjonalnej. Oczywiście. To jest prawda. Dzisiaj mamy jakąś dziwną ordynację, która nie jest proporcjonalna. Jeżeli z tej ordynacji, która jest dzisiaj, dokonamy jednego zabiegu tylko, wyrzucimy progi, to w tym momencie ta ordynacja staje się tym samym, co ordynacja większościowa. Tylko, że nie jest to ordynacja jednomandatowa. Możemy sobie to różnie... Proszę pana, ale to dobrze, no progi, ale to w tym momencie nie, to jest szerszy, proszę pana, aspekt. Dlatego, że musiałby, bo same progi nic nie dadzą, bo jeżeli dostawimy dotacje partyjne, Nie, ale... Nie, to nie, proszę tego nie bagatelizować, proszę ja nie pana. Nie, sekundę, muszę panu skończyć na to ten, muszę panu wejść tutaj w tą... Ja dokończę, dobra. I pan mi wszystko odpowie wtedy, okay. Dobra? No tak, ja się pogubię po tej, no takiej pamięci. Nie, no dobra, no to proszę, bo ja będę się... Dobra, niech pan mówi, pan się śpieszy, tak. Więc, bo sprawa finansowania partii to jest odrębny problem, który trzeba zlikwidować, tak czy siak. No po prostu nie ma czegoś takiego jak finansowanie partii z pieniędzy publicznych. Zbierajmy sobie z własnych składek, tudzież z innych źródeł. Natomiast sama, bo co powoduje ten ruch, który Państwo chcecie wykonać w Wielkopolsce? To znaczy, że teoretycznie założenie jest takie, że przyjdą nowi ludzie, którzy będą chcieli zrobić dobrze w Polsce. Tylko, że przyjdzie 460 facetów i panów, z których każdy będzie miał inny pomysł na Polskę. Albo wielu z nich będzie miało inny pomysł na Polskę. Jaka będzie idea, jaka będzie myśl przewodnia, która będzie ich łączyła? Co oni będą chcieli zrobić w Polsce? Znaczy, to ja już wiem, co oni będą chcieli zrobić w Polsce. To tam przyjdzie wielu takich facetów, którzy doskonale wiedzą, co oni chcą w tym Sejmie zrobić. Jakie chcą załatwić interesy. I ci faceci wygrają w większości okręgów. Mało tego, będzie jeszcze taka sytuacja, przynajmniej na początku, że wygra PiS i Platforma. Wszystkie ordynacje jednomandatowe na to wskazują, że powstają tak naprawdę dwie partie. Dlaczego tak się stanie? Dlatego, że ludzie zagłosują na tych, których znają. A znają dzisiaj tych gości. Z czasem to się może trochę zmienić, ale znajdą się tam tacy ludzie, którzy będą chcieli załatwiać swoje interesy. Natomiast ordynacja proporcjonalna, ale prawdziwa, bez progów, może spowodować to, co było w roku, proszę mnie poprawić, jak się mylę, 91, gdy do Sejmu weszło 7 czy 8 różnych partii. Nawet chyba więcej tam było tych partii. Dlatego, że wtedy nie było progów wyborczych. I co się stało z tym Sejmem? To jest dlatego, to był okres tworzenia się tego wszystkiego. To samo się stanie z tym Sejmem, na pewno się stanie to samo z tym Sejmem, który wybierzemy w okręgach jednomandatowych. Ja już kończę. Ludzi musi jednoczyć jakaś idea. Jeżeli wiemy, co chcemy załatwić, niech ludzie głosują w proporcjonalnych wyborach na ideę, którą utożsamia oczywiście partia. To nie musi być też partia w takim systemie, jak to dzisiaj funkcjonuje, tylko no może być grupa obywateli, którzy się przed wyborami zrzeszą, powiedzą, że mamy taki i taki program, chcemy zrobić to i to i na tych ludzi wtedy możemy głosować. Jeszcze nikomu, nikt panu nie zabrania przy ordynacji jednomandatowej zrzeszać się w grupy. Natomiast partia powoduje hierarchizację. W partii to tak naprawdę decyduje zawsze wódca. Więc jeżeli chodzi o tą, czyli to jest jakaś hierarchia, są tego rodzaju rzeczy. Dlaczego pan chce iść naokoło? Po co? Ja mówię, wie pan, kurczę, aha, właśnie, i pan bardzo bagatelizuje rzecz taką jak dotacje partyjne. Jeżeli pan nawet mówi o tej sprawie, o tej bezprogowości, to jeżeli będziemy mieli do czynienia z dotacjami, to jest z góry skazane na porażkę, na zdrowy rozum, bo grupy, które tych dotacji nie dostają, są za małe, nie mają szans. Nie, musi być zlikwidowane, jest podstawowa sprawa, muszą być zlikwidowane dotacje, to jest jedna rzecz zasadnicza i znacznie uproszczone rzeczy. Pan tutaj występuje, jedna rzecz, która mnie zawsze irytuje, a to może my spróbujmy coś zmienić, może oni coś odpuszczą. Niczego nie odpuszczą, proszę pana. To trzeba postawić im kontrę, zupełnie inny system.
bo oni zostaną przy tym, oni to tak rozegrają, że oni zrobią, proszę pana, z tej bezprogowej taką, że pan w życiu nie wejdzie ze swoją grupą. Oni mają takie, rozumie pan, na bazie ten, najpierw trzeba obrócić w gruz ten system, żeby zbudować nowy. Poza tym każda z tych partii będzie prowadziła też politykę rozdawnictwa, no, urzędów i tak dalej, i tak dalej. No ale tego pan nie zmieni. Nawet jak pan ordynację zmieni, to w pierwszym ruchu pan tego nie zmieni, bo te partie istnieją, nie zlikwiduje ich pan. Partie mają zupełnie inny charakter przy zmianie ordynacji, dlatego że to nie wódz decyduje, kto wejdzie do parlamentu, a obywatel. To nie, w obecnej ordynacji mamy sytuację taką, że polityk nad obywatelem sprawuje władzę. Ja dążę do systemu, gdzie obywatel sprawuje władzę nad politykiem. Właśnie na tym to polega. Decyduje wódz, ponieważ wódz będzie wystawiał w poszczególnych okręgach wyborczych swoich ludzi. I wystawi w tych okręgach ludzi, w których będzie wygrywał. Małgorzata Thatcher, zanim została deputowaną, dwukrotnie startowała i nie dostała się. Zmieniono jej okręg wyborczy i dopiero za trzecim razem się... No pan mówi o Jowak, no. Tak jest o Jowak. No i tyle, no to po co pan kombinuje jak koń pod górę, że tutaj może zrobić, znieść ale po co? Zażądać innej ordynacji. No ale to... Ale nie została. Znaczy, proszę pana, jak pan zacznie z nimi dyskutować w sposób taki, że może próg zlikwidujmy, to oni powiedzą, dobrze, to próg zlikwidujemy, ale zostawiamy dotacje. Od nich trzeba żądać całości, po prostu, wyjść im w kontrę, powiedzieć, chcemy Jobu. Chcemy posła odpowiedzialnego przed wyborcą. Jak pan zacznie z nimi wchodzić w dyskusję, dlaczego na przykład ja jestem również zwolennikiem referendów obligatoryjnych dla władz. Wynik, który jest obowiązujący dla władz, obniżenia progu i tak dalej. Wie pan, dlaczego o tych referendach mówię znacznie mniej Jowa? Bo tutaj już w tym momencie na przykład Komorowski się pojawi i powie, o, to ja zawsze byłem za referendami, ja byłem zawsze za tym. To już jest temat taki, gdzie można coś rozmyć. Jak pan nie da ostrego komunikatu, to oni pana zjedzą. Przecież to jest system, w którym są potężne pieniądze. Jak pan będzie chciał się w jakiś sposób z tym systemem układać, mówiąc tylko tutaj, może tylko zniesiemy progi, czy coś takiego, to on wróci i tak prędzej czy później do swojego stanu wyjściowego. Po prostu. Pozostajemy przy swoich zdaniach. Dobrze. Przepraszam. Zapraszam, zapraszam w takim razie inne osoby. Proszę bardzo. Dzień dobry, Szymon Rzuski. Czy widzi pan szansę na uświadomienie ludzi o szkodliwości tego systemu? I jak chce pan tego dokonywać? Szkodliwości tego systemu? Aktualnego, tak? Systemu. Tak. Ponad całe życie, cały swój czas od jakiegoś czasu poświęcam na uświadamianie ludzi o tym. Właśnie trzeba uświadamiać, ale na przykład jestem tutaj. Kiedy jechałem w pociągu, siedziałem cały czas na swoim Facebooku. Założyłem dwa profile. Współpracuję z republikanami w Irlandii, czy z tym. Jeździłem specjalnie za swoje pieniądze do Irlandii, żeby namawiać Polaków do tego, aby zrobili prawybory w Irlandii jeszcze przed wyborami samorządowymi. Pamiętam, jak się natknąłem na grupę taką fajnych chłopaki, narodowców, i oni od razu mówią, i od razu oczywiście pojawił się temat Żydów. Ja mówię, no właśnie mówię, zróbcie tak jak Żydzi. Dokładnie tak. Ustalcie w prawyborach, kto wygra jako reprezentant Polonii, a potem cała Polonia niech głosuje na tego kandydata, bez względu na to, czy go człowiek dany popierałby, czy nie. I tak, aby on miał świadomość, że swoje głosy zawdzięcza lobby polskiemu. No tak właśnie robią Żydzi. Uczcie się od nich, mówię. I tyle. Więc jak gdyby robię, proszę pana, wszystko, co mogę. Więcej nie mogę. W programach telewizyjnych również, jak pan widzi, nie mówię o muzyce, tylko propaguję te ordynacje. Propaguję, jak gdyby atakuję ten system, gdzie tylko mogę. Czy widzi pan szansę, że ludzie się do tego przekonają? Ja panu powiem tak. Ja mówię, ja tego nie rozpatruję w kategoriach... W największym skrócie, jak mogę panu odpowiedzieć. Robię wszystko, co w mojej mocy. Absolutnie wszystko. Poświęciłem się cały. Czekam na ten wrzesień, żeby się okazało, czy w tą. Bo skończę w tworkach po prostu. Ja już nie mam sił. Jestem półżywy. Wszystko jest za moje pieniądze. Sprzedałem pola jakieś tam, które miałem, tak Bogu dzięki, że jakieś miałem tam oszczędności i tak dalej. Nie robi się, nie, bo jest okej. Okay. Są pieniądze, wszystko jest w porządku. Nie robi się nędzarza, broń Boże. Czy jakiegoś, ale po prostu robię wszystko, by ten system zmienić. Natomiast kiedyś mnie dziennikarz zapytał, a jak pan nie wygra swojej walki o tej Jowy pańskie i o zmianę tego systemu? Ja mówię, ja walkę mówię, już wygrałem, ja mogę co najwyżej nie osiągnąć celu.
Ja mówię, jak to pan wygrał już swoją walkę? Ja mówię, ja mam czyste sumienie. Rozumie pan? I tu jest istota, mieć czyste sumienie, nie grać. Jak słyszę, no wie pan, ja właśnie dlatego nie lubię, jak ktoś wychodzi, bo to wyjdzie w tej chwili na to, że ja tutaj atakuję pana, który zadał mi pytanie i nie ma... Dlaczego ja mam kombinować, mieszkając w Polsce, który jest moim krajem, jak tu zrobić ich podejść, że może oni się zgodzą na jakiś taki, że może mi łaskę zrobią i oni zniosą progi. No na Boga, to jest moje, a nie ich. Oni żyją z moich pieniędzy, no. Ja mam jeszcze ich prosić o coś, a wą poszli. I koniec. Pewnie, że te kopalnie są nieefektywne i do nich się dopłaca. To jest też pojęcie względne, czy się do nich dopłaca, czy nie. Bo jeżeli ten sektor górniczy wpłacił 200 miliardów złotych w ciągu tych 25 lat ostatnich, a z powrotem dostał 36 miliardów, no to gdzie jest też 160 parę? Kolejny. Nie ma. Więc kto jest nierentowny? Górnik jest nierentowny i nieefektywny, czy rząd i Sejm jest nieefektowny i nieefektywny? Gdzie są te pieniądze, skoro nie ma ich w służbie zdrowia, w wojsku, w policji, nigdzie? To gdzie one są? Te pieniądze. Jeżeli myśmy zapłacili w ciągu ostatnich 7 lat na obsługę administracji państwowej 55 miliardów złotych, to ja mam gnoi prosić o to, żeby oni mi próg znieśli? Rozumie pan? Dlatego nie lubię, bo jeżeli się ich o cokolwiek prosi w takich kwestiach, oni rozgrywają to perfekcyjnie. Ile myśmy złożyli petycji do prezydenta, ile było ta platforma oburzonych, jak nas przepięknie rozegrali właśnie, rozegrał ten system, rozwalając tą platformę oburzonych, bo my prosimy. Nie. Żądać, szerokim frontem iść po, określić 3 cele maksymalnie. JOW-y, reforma sądownictwa i prokuratury, i obligatoryjne referendum ogólnokrajowe. I koniec. I to jest program, ten, który upodmiotowi obywatela i wówczas można dbać o swoje, wówczas jest jakieś ścieranie się pewnych interesów, ale powstaje system, w którym może zacząć funkcjonować gospodarka wolnorynkowa, bo ona w ogóle nie funkcjonuje. To tylko i wyłącznie dzięki naszym talentom, które mamy nieprzeciętne. Tu jestem zbliżony do narodowców z kolei. Mam serce lewicowca w sensie krzywdy ludzkiej, i w życiu się nie zgodzę z Korwinem, który mi mówi, że dziecko upośledzone należy utopić, dlatego że ja mam trzecie dziecko, mam ciężko chore. Choćby z tego względu. I kocham je miłością taką, jaką nie kocham pozostałych dwóch, inną. Po prostu nieprawdopodobną. Dziecko po dwóch przeszczepach, po nowotworze i czekającą na trzeci. Wszystko okej, okay, wszystko poukładane. Ale jakim prawem, jak on mógł powiedzieć, jak on może tak mówić o takich ludziach? No. O takim kochanym dziecku, w którym jest, ja widzę Boga wręcz. Więc... To jest akurat, jeżeli chodzi o te z kolei narodowe, jakby też taki rys narodowy. Jesteśmy, to nie są jakieś moje wymysły, tylko posłuchajcie Centrum Adama Smitha, poczytajcie Ekonomista, na Polaku, Polacy to jest trzecia, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie siła robocza na świecie, bo jesteśmy perfekcyjni w robocie, efektywni, pracujemy kapitalnie, w Europie jesteśmy na pierwszym miejscu, dajcie mi tutaj ten system, a my jesteśmy w ciągu kilkunastu lat być w czołówce Unii. Jeszcze nawet to odrobić. Ja mówię zupełnie poważnie, jestem przekonany. O ile oczywiście ten system natychmiast się nie utnie tego systemu. Dlatego jakiekolwiek rozmawianie o tym, że może bez progu, czy tego, to jest przedłużanie tego systemu, żadnych dyskusji. Razem idziesz po to i koniec. I teraz, ale jeżeli ten stan rzeczy, jaki jest dzisiaj, potrwa jeszcze 2 lata, 3, i jeszcze na dodatek, zresztą wszystko chyba jedno, kto rządził, ale szczególnie w tym związku Platforma PSL, nie ma nas. Nie ma, nie istniejemy. Znowu uchwalili budżet 40 miliardów deficytu. To jak ileż można? Przecież to trzeba będzie wszystko oddać. I ogłupianie tymi tańcami na lodzie i tak dalej. Ja zresztą ja wam będę tłumaczył, no jak wy to wiecie. Bo wiecie. Mam taką prośbę, bo pan coś mówił o wrześniu jako takiej dacie granicznej. Proponuję, proponuję, żeby jednak troszeczkę wziąć tak na wstrzymanie z negatywnymi ocenami, czy w przypadku negatywnych skutków wyborów. Dlaczego? Dlatego, że w pana wypowiedzi w pewnym momencie odczułem coś takiego, co nawiązuje, kiedyś było coś takiego jak życie równoległe w 80-tych latach. Że społeczeństwo sobie żyło... Nie miałem kochanki, ale to... Nie. Chodzi mi o to, że społeczeństwo żyło równolegle do rzeczywistości socjalistycznej, prawda?
i czy nie trzeba raczej w tym kierunku uderzyć, ale w jaki sposób? Momencik. Chodzi mi o to, że z drugiej strony jest coś takiego, że niestety, ale to artyści są, czy sztuka, artyści są kotwicą tego systemu, tej całej ekipy. Pan też wspominał coś o życiu miłym na Teneryfie. Czy nie należałoby właśnie mocniej uderzyć do kolegów po fachu? Ale uderzyć co? Ja ich mogę uderzyć, ale z bańki, wie pan, to jest... Właśnie o to chodzi, żeby po prostu jaśniej... To jest dla mnie zbrodnia, to co oni wyprawiają, jest zbrodnią. Kręcone przez Platformę Obywatelską, prawda? Jak są? Artyści liżą lody kręcone przez Platformę Obywatelską. Ale to nieważne, bo proszę pana, oni w odpowiednim momencie przeskoczą na kolana PiSu. To jest nieważne. Oni będą uczestniczyć w tym systemie. Ale chodzi mi o to, że w czasach Solidarności jednak większa grupa artystów zaangażowała się w walkę z systemem, prawda? Jak to wyszło, to można sobie dyskutować. Natomiast teraz cała... Ale wszyscy byli goli i weseli, że tak powiem, a w tej chwili, tak jak powiedziałem panu, pilnują medali od Komorowskiego i apartamentów, no. O to chodzi. Więc to jest, oni są po prostu kupieni, tak samo jak w tamtym systemie, proszę pana, też byli ludzie kupieni. A takim już ideałem tego wszystkiego, to jest skakania, to jest Maryla Rodowicz, no to już nie ma lepszej, to jest perfekcja po prostu. No, no właśnie, a może fajna właśnie trzeba zacząć po nazwiskach mówić, kto jest proszę? Może trzeba zacząć mówić po nazwiskach, kto jest to. Bo dlaczego? Atakując polityków też nic specjalnie nie osiągniemy, bo to proszę pana, mówiłem, ale kto mi to mówiłem w telewizji, tam Republika i tak dalej, pytałem, będąc u tych górników, pytałem, gdzie są moi koledzy artyści, którzy przyjeżdżają tutaj do samorządów, biorąc kolosalne pieniądze z perspektywy szczególnie tam tych ludzi, którzy tam pracują po 30-40 tysięcy, bo tyle kosztuje między 25 a tam 35 tysięcy przeciętnie dostają zespoły za koncert w samorządach, do tych samorządów wpłacają pieniądze górnicy, oni im biorą te pieniądze i teraz czekają, co tam się... Wie pan, no nawet zwykła wdzięczność powinna powodować, że oni tam przyjadą. Ale oni się boją, bo oni mało tego, oni widzą mój przykład. Oni widzą, jak można zmanipulować po tym, co oni... Ale ja nie chcę o tym mówić, bo to wie pan, wyjdzie na jakieś żalenie się. Mam to w nosie, ja robię swoje, ja mam czyste sumienie, a co jeden z frajerów, z drugich będzie miał i tak dalej, z tego... Miał pan tak samo tych reżimowych artystów, tak jak powiedziałem, w czasach komuny. I oni zniknęli raz z tym systemem, z wyjątkiem, mówię, tam Maryli i tam paru innych jeszcze innych osób. W odpowiednim momencie zaśpiewała Niech żyje bal, czy coś tam i tak dalej. To jest tak, jak mówię. Do niej akurat nie mam jakichś szczególnych pretensji, no bo ona to jest ona. To jest samo jak od Janka Borysiewicza. W życiu bym nie wymagał tego, żeby on popierał moje idee, bo on ma swoje idee i on ma, znaczy ideą jest pieniądz i koniec, ja go nie będę i koniunkturalizm, no i tyle. I nie będę go przekonywał do zaangażowania, do patriotyzmu, bo on tego nie nosi w sobie. Ale już mam pretensje do tych muzyków, którzy wydają, chce pan nazwić, no to panu powiem. Kazika prosiłem o to, pomóż mi w tym. On mówi, że on, nie, że on w ogóle tą polityką się nie interesuje, on nie tego. Ja mówię, co ja, jak się nie interesujesz, skoro ty dopiero co wydałeś płytę, gdzie tam jedziesz pod nich wszystkich z tego. Ale to w ogóle to nie i koniec. No. I koniec. I oczywiście potem był ten kapitalny, bo ja jestem tak naprawdę monarchistą. Ja mówię, ty nie jesteś monarchista, tylko ty jesteś wentyl. No. I to jest takie postępowanie, mówić, wie pan, i to jest właśnie straszne, to są wentyle, no, wentyle, najnormalniej w świecie, tylko że ja mówię, czuję się niezręcznie i bardzo proszę, jeżeli to będziecie publikować, to ja nie chcę tych nazwisk, no mówię zupełnie poważnie, bo im powiedzą, że jestem zazdrosny albo coś takiego. No to jest właśnie też wykształcenie tego systemu, no, że Kukizowi tutaj... Bardzo ciekawe, no Kaziku, przecież on śpiewał, jak ten śpiewał, to rząd oficjalny, system totalitarny, wydawało się, że na coś mu zależy. Na to trochę bardziej, może kiedyś jeszcze już taki tekst przypomniał państwu, znany oczywiście, hej prorocy moi z dawnych lat, obrastacie w tłuszcz, już wasz swoje szpony dopadł szmal. Zdrada płynie z ust. I prawda, ten facet to teraz pisuje do Newsweeka i tak. Znaczy nie, on nie był autorem, to Olewicz był autorem, była tekstu, nie szok, no ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Dobrze, zapraszam kolejne osoby, jeśli są oczywiście. Proszę bardzo, tutaj. Tak, no, tak, tutaj proszę. Kabel nie zrobił. Przede tak dolega, już głośno załatwił, no. Panie kolego, pan powiedział, jak pan zamierza stymulować wzrost gospodarczy w Polsce, ale bez używania słowa ordynacja. Jeszcze raz? Jak zamierza pan stymulować wzrost gospodarczy, ale bez używania słowa ordynacja, bo mam wrażenie, pan... Jak ja mam zamiar stymulować wzrost gospodarczy, dlaczego ja mam stymulować wzrost gospodarczy? Pan oszalał? To jest tak, jakby pan mnie zapytał, jak pan zamierza zapobiegać ciąży, no. Ja nie jestem stymulowania wzrostu gospodarczego. Ja tu nie występuję, proszę pana, ja tu nie występuję jako człowiek, który przyszedł zbawiać Polskę, tylko przyszedłem po to, żeby powiedzieć ludziom, jak ja widzę Polskę, w jakim jest stanie.
Jako człowiek, ja tu nie przychodzę, jako wie pan, w tej chwili, nie wiem, o pański głos prosić, tylko mówić panu, jak ja to widzę. Jeżeli chodzi o stymulację, gospodarka się sama, wie pan, w jakiś sposób, właśnie na tym polega. Miał pan ustawę Wilczka i wtedy by miał pan tylko wolny rynek, tak naprawdę, w Polsce. Ja pamiętam swoją rozmowę z Dudą, Piotrem, który mówił mi, ale to jest tą gospodarką wolnorynkową, to przesadzasz, mamy, mówi, tu teraz mamy wolny rynek, mówi, i co jest? Ja mówię, jaki wolny rynek, człowieku? Gdzie tu jest wolny rynek? To jest gospodarka sterowana przetargami i 70% opodatkowania obywatela. No to jak to się ma wolny rynek? To jest życie na styk. Niech zwolnią, niech po prostu odpuszczą. Jeżeli na mój zdrowy chłopski rozum, ja nie jestem ekonomistą, tego jest Centrum Adama Smysa. Gdybym miał na przykład czymś takim kierować, biorę Sadowskiego czy Gwiazdowskiego i pytam, co ty byś zrobił? On mówi to i to. Na tym to polega. Ale co? Jestem pójść za panem, ale nie wiem. Proszę pana, czy mam zadzwonić? No właśnie pana mówię, no mam zadzwonić do Sadowskiego, żeby on przyszedł i powiedział co. Na tym polega cała sytuacja. Ja nie jestem omnibusem, ja się nie znam na wszystkim. Ja mogę z panem porozmawiać, jak się pisze tekst do piosenki, albo w jaki sposób, albo jakie są problemy w komendzie głównej, czy w policji, bo tym się interesuję po prostu i w tym siedzę. Natomiast w sytuacji takiej, gdyby ktoś mnie zapytał o stymulowanie rynku i tak dalej, no to po pierwsze samo to pojęcie stymulowanie rynku, no mniej więcej intuicyjnie to czuję, ale nie bym się przed panem mądrzył i wymyślał w tej chwili, jak ci wszyscy eksperci w rodzaju moich kolegów, czy aktorów i tak dalej, i się mądrzył na pytania, o których pojęcia nie mają, o co go pyta. Pewnie, że mógłbym wybrnąć jakoś z tej odpowiedzi. Nie znam się, nie wiem. Wiem, że to, co jest w tej chwili, to jest masakra i że to jest gospodarka gorsza chyba od bolszewickiej, dlatego że to jest, te przetargi umożliwiają potężne bały, są bezkarni, bo sądy i prokuratury są z rozdań partyjnych i tak dalej, mówię o systemie ogólnie. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarcze, o poglądy gospodarcze, jest mi blisko do Centrum Adama Smysa, mimo że nie posiadam wiedzy takiej jak oni, ale po to są, że jeżeli mam jakieś wątpliwości czy pytania, pan mi zapyta, to ja mówię, to z panem pójdę do Gwiazdowskiego albo do Sadowskiego i on panu powie. Będzie, ja nie, wiem, że nie ma nic gorszego niż to, nie ma, nie istnieje nic gorszego niż ten system, bo on nawet roboli tłamsi, wszystkich tłamsi. Tak przedsiębiorcy, tak pracodawcy, jak i pracobiorcy. Wszystkich tłamsi i żyją z tego tylko i wyłącznie urzędnicy i partiokraci. Koniec. Ale nie znam się na takich, aż tak głęboko. Właśnie, ja tylko szybko dokończę. Wstępnie potwierdził nam pan doktor Sadowski, że za 3 tygodnie tutaj będzie dać, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami już takimi twardymi. Oczywiście polecam, naprawdę to świetny jestem, tak. Sadowski jest kapitan, znaczy Centrum Adama Smysa. No zapraszam w takim razie kolejne osoby do zadawania pytań. Proszę bardzo. Mam pytanie zupełnie z innej teczki. Mianowicie, nie mówiłeś nic o instytucjach finansowych i o sytuacji rządów banksterów, bo to nie twój temat, ale czy wiesz, co zrobi ubezpieczyciel, który ci ubezpieczył kredyt, kiedy ty go nie spłacisz? Mówiłeś o tym, że ubezpieczyłeś sobie kredyt ubezpieczyciela. Co on zrobi? No ja powiem ci, na pewno mnie przecież kobiety, chciałem powiedzieć. Spłaci kredyt, potem przyjdzie do twoich dzieci z regresem i wszystko im zabierze. Ma prawo. No dobrze, i teraz tak. Teraz jest problem z frankami. Wszyscy walczą na różne sposoby. Co by miał pomóc z tym, co wzięli we frankach? Pytanie, czy twoim zdaniem jest problem we frankach, czy raczej w bankach? To jest troszeczkę tak, jak ja przed chwileczką opowiedziałem koledze. Nie jestem omnibusem, ale na przykład te sprawy dotyczące franków mnie zainteresowały i poprosiłem kolegów, napiszcie mi, o co tu chodzi, bo nie wiem. Dostałem dzisiaj to, nawet jeszcze nie zdążyłem to przeczytać. Zagadnienia nie poruszamy w ogóle w mediach, co postuluje prezydent, 3 fakty. Jeden, zagadnienie poruszamy w mediach, przekłamania informacji, przekłamania. Banki to taka sama firma jak inne. Banki są normalnymi firmami na wolnym rynku. Banki mają uprzywilejowaną pozycję w systemie prawnym, na przykład egzekucyjny tytuł bankowy, czyli egzekucja bez wyroku sądu, czego nie mają osoby fizyczne udzielające pożyczek i tak dalej, i tak dalej. Więc fakt jest, tylko wtedy czytam, patrzę i bo tego są fachowcy. Partiokracja to wyklucza, bo w partiokracji, ja mam tam taki przykład, byłem na kopalni Pokój w Bytomiu. I tam rozmawiałem z tymi chłopakami, z tymi górnikami, mówią, panie, chłopie, to było ostatnio konferencją prasową i był tym. I pytali, wiele kosztuje, ten prezesa zawołali, wiele kosztuje otwarcie tej ściany nowej. I ten, przepraszam, nie wiedział,
i zadzwonił do wiceprezesa. Wiceprezes od spraw technicznych przyszedł, też nie wiedział. Bo to są rozdania partyjne, bo to są członkowie Platformy, wiceprezesi z PiS-u i tak dalej, zmieni się. Ja mówię o tych ogólnych zasadach, natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy jak Fran, aborcja, jak czy do kobiety zapytać przede wszystkim. Pierwsza podstawowa sprawa. Ja mam swoje zdanie i tak dalej. Jeżeli chodzi o inne spotkanie, no tego są fachowcy i jody umożliwiają, gdyż ile jest profesor z rozdań, większość z nich to jest kluczem politycznym. No. Albo dopiero gdzieś tam pod koniec kariery. Chodzi o to, że JOW-y również odpartyjniają państwo, więc odpartyjniają ekspertów. Taki Hartmann tutaj w tym systemie dostaje mnóstwo tytuł profesorski. No. Za co? Za to, że wzorem miłości jest sypianie brata z siostrą? To coś nieprawdopodobnego, o to właśnie chodzi. Ale mówię, są jakieś wątpliwości, to są od tego odpowiedni ludzie, niezależni. Łukasz Rympalski, Seksja Młodzieżowa, no i Prawicy. Ja nie chcę wprowadzić pytania, dwa krótkie. Pierwsze to jest takie, że jak to się ma system JOW-ów do takiej sytuacji, gdzie jest 100 senatorów, 60 jest z PO, 39 z PiS-u, a jeden jest niezależny, no ale Cimoszewicz to nie jest człowiek niezależny, nie oszukujmy się. Druga sprawa to jest taka, kiedy pan zaczął iść w tą stronę niezależności? Bo ja pamiętam pana wywiad, tam był Hołdys, pan Tusk, pan i jeszcze ktoś jeszcze, nie przypomnę sobie kto to był. I wtedy pan już tak zaczął tak trochę nieśmiało atakować premiera, a potem już właśnie, no właśnie kiedy to było, kiedy zaczęło się naprawdę, że chciał pan tak walczyć bardziej środkami. Dobra, już pan odpowiadam. Na pierwsze pytanie. Pierwsze to jest tak. Dlaczego jest taki akurat, dlaczego akurat jest w Senacie to, co jest? Po pierwsze dlatego, że w Sejmie jest ordynacja. To jest wiele jest czynników. Czynnik zasadniczy, podstawowy, dlaczego tak się dzieje, to jest ilość senatorów. Ilu ich jest? 100, tak? Czyli na 370 tysięcy obywateli przypada jeden senator. Media są w czyim władaniu? Partii politycznych. Mówię o mainstreamie. Są w stanie z bydlaka zrobić anioła. I odwrotnie. Po prostu i odwrotnie. Z anioła bydlaka. Dokładnie tak. I wie pan, jeżeli okręgi są małe, to media mogą panu mówić, mówię o jednomandatówkach, media mogą mówić panu o Wielkiej Brytanii, na przykład poseł chodzi od drzwi do drzwi, kandydat tam posła i puka i przekonuje do siebie. U nas nie trzeba, ponieważ to wóz wystawia, jest telewizja, przepokazują, nie wiem, trzeźwego Przemka albo jeżeli trzeba, to nie i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromna u nas możliwość, generalnie u nas jest ogromna możliwość manipulacji. Przy tak wielkich okręgach pan nie ma w ogóle pojęcia, co to jest za człowiek i media wykreują na kogo chcą. Druga sprawa to jest kwestia, to też wielkim, wie pan, tak jak mówiłem, to można godzinami o tym mówić, ja nie mogę, nie chcę wchodzić w te zawiłości, bo się pogubimy, ale w ogromnym tym, to jest kwestia ogłoszenia terminu wyborów. Więc to jest wyścig taki, gdzie mogą wszyscy, w nim, jeżeli mówiąc o Senacie, wszyscy mogą uczestniczyć w tym wyścigu, niemniej partyjni biegną pierwsi, a bezpartyjni mogą ich dopiero doganiać. Dlaczego mówię, że biegną pierwsi? Dlatego, że partie mają przygotowane wszystko, sztaby, pieniądze, dotacje i tak dalej, i tak dalej. Są w chwili ogłoszenia wyborów, oni mają już tego swojego, mają wszystko poukładane. Rozumie pan? Tak. Przecież wie pan doskonale, że nawet ogłoszenie teraz w tej chwili, jak istotne jest ogłoszenie terminu wyboru prezydenta. Jak oni chcą, żeby ten czas był jak najkrótszy, żeby Bronek miał jak najwięcej szansy. No, to są zwykłe zabiegi socjotechniczne, oni mają te instrumenty. Przy referendum ostatnim w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz też oni mieli prawo, jak gdyby też oni informowali o terminie, o miejscach i tak dalej. No nie, wybaczę pan, ale to nie była jakaś bardzo szczególnie rozpropagowane referendum. Także to są też takie rzeczy. No i tak jak mówię, no tutaj jest ogromne znaczenie ma przede wszystkim też ta
liczba i to, że w Polsce istnieje system partiokratyczny. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, mój pan, kiedy pan podjął tą walkę? Ja powiem panu inaczej. Ja już wtedy poszedłem na to spotkanie, cały nabuzowany, już chciałem tam pojechać po całości. Czy to był moment przełomowy, czy był jakiś inny? Proszę? Czy to był ten jakiś moment? Nie, ja mówiłem o tym wcześniej, o tym, jaki moment przełomowy. Opowiadałem o tym, pan nie słyszał widocznie, ale opowiadałem o tym, jak powiedziałem na świętach rodzinie i tak dalej, i tak dalej. A kiedy medialnie pan chciał zacząć, bo wcześniej pan... Proszę, ja nie pamiętam, no jak chcę dokończyć tą swoją odpowiedź. Ja chciałem wtedy, przy tym śniadaniu mistrzów u Mellera, pojechać, że tak powiem, po bandzie, powiedzieć wszystko. Rozmawiałem wtedy jeszcze, rozmawiałem z generałem Petylińskim, ze Sławkiem, z którym się przyjaźniłem, świętej pamięci. I on mnie poinformował o czym, na co oni są, jak był przygotowywany Tusk. Że Tusk był przygotowywany, że ja będę go pytał o policję i o Smoleńsk. Tak był przygotowywany. Ja zapytałem o Joby. Kiedy zapytałem o Joby, a jeszcze wcześniej, byłem przekonany, że jednak tutaj jest troszkę, że to nie wiedziałem, nie byłem pewny, czy to jest ustawka, czy nie. Poszedłem, myślałem, że to będzie w miarę taki, no nie tyle rzetelny, ale przynajmniej możliwość dyskusji, czy zadania pytań. Kiedy zapytałem go o Joby, on zbaraniał, niech pan sobie przejrzy w internecie. On zamilknął, nie wiedział, co odpowiedzieć, był zagubiony, mówię o Tusku. I Meller natychmiast wyskoczył, natychmiast w tym samym momencie, panie premierze, a co z legalizacją marihuany? No więc wie pan, jak ja się zorientowałem, że to jest ustawka, to ja już siedziałem cicho i chciałem tylko ugrać dwie rzeczy, żeby po programie, o drugiej nie powiem jaką, bo nie chcę wkopać paru osób, ale ugrałem tylko to, że została uchwalona parę dni później ustawa winiarska w takim brzmieniu, jaką chciały to stowarzyszenia winiarskie. Rozumie pan? 4 lata blokowana. Parę dni później powiedziałem, pan mówi, czego chcesz. Ja mówię, tego. Na tym polega ten system. Niech pan zapyta środowisk winiarskich, ile walczyli o ustawę, która będzie traktowała winiarza jako rolnika, a nie jako przedsiębiorcę. Bo chodzi o fiskalne sprawy. Co pan chciał powiedzieć z tym? Nie, bo jak coś ważnego, to tak. A nie, myślałem, że tak. Więc myślałem, że jest związane z tym, co mówię. I teraz... Tam chodziło o prostą rzecz. Ja tłumaczę, on mówi, gdzie jest problem, pyta Tusk. Ja mówię, problem leży w tym, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym bez względu na to, czy ty wyprodukujesz jedną butelkę wina, czy 5 milionów butelek wina, jesteś traktowany jako przedsiębiorca. Więc w związku z tym uniemożliwia to, a na Zachodzie, czyli jak gdyby w Unii, załóżmy areał do 2 hektarów albo do 10 000 litrów, jesteś traktowany jako rolnik, więc te sprawy podatkowe, produkt jest regionalny, możesz sprzedawać też swoją grapę i tak dalej. No tak się właśnie tak, gospodarka wolnorynkowa. To co mnie, jedno co mnie zaskoczyło, znaczy jakby upewniło w tych moich podejrzeniach, że to jest wysłanie z Merkel, to jest to, że on zapytał, czy może być tak jak ta ustawa taka jak niemiecka. Ja mówię, ale po co jak niemiecka, skoro Polska jest taka jak niemiecka. Jest taka jak niemiecka? No jest taka jak niemiecka. No to dobrze. I przeszła parę dni później. Wszyscy podnieśli łapy, wszyscy. Platforma, PSL, wszyscy. Tak się robi w Polsce ustawa. Rozumiem, że darmowe wina do końca życia bardzo... I dlatego mówię, ja zrezygnowałem z takiego życia, gdzie miałem jakiś wpływ, gdybym chciał jakieś swoje prywatne sprawy załatwiać, zrobił to bez problemu. Tylko, że ja nie potrafię, rozumie pan, bo tak zostałem wychowany. To nie jest jakaś gra. Ja wiem, że w tym świecie to wszystko, te rzeczy, które ja mówię, to czasami ludzie patrzą na mnie jak na kogoś, kto się z choinki urwał. Jakie sumienie? Jaki honor? Jaka godność? Co to jest? Ja jestem taki sam. Nie problem. Rozumiem. No to zapraszam, wspólnie pójdziemy do Tworek i tyle, bo na to wygląda, że tak skończymy, no. Przynajmniej kilku z nas. Ja tutaj do tego pytania no muszę dopytać, bo zawsze pojawia się ten drażliwy problem i zawsze, jak się mówi o ordynacji większościowej, no to takie kardynalne pytanie. No dobrze, no ale to przeradza się w system dwupartyjny. No i teraz rzeczywiście, ja się nie dziwię Polakom, nie dziwię się wielu osobom, które z jednej strony widzą, że to byłby rzeczywiście przełom, ale mówią tak, no dobrze, no ale będziemy mieli przez następne lat, nie wiem, 50 na zmianę PO i PiS, prawda? Bo ludzie są tak przyzwyczajeni do tych szyldów partyjnych. Polusia jest na spotkaniu, córka to muszę. Tak są przyzwyczajeni do tych szyldów partyjnych, że ciężko ich będzie szybko od tego przestawić myślenie, prawda? Że nagle w okręgu wybierają nie człowieka jakiegoś tam, tylko
tylko ten szyld. No i tu jest to ryzyko. No jakbyś przekonał właśnie ludzi... Nie, nie, ja już od razu mówię, ja się już wspominałem, że w Wielkiej Brytanii, oczywiście, że tam mamy system dwupartyjny, zaraz do niego wrócę, ale zauważ, że przy tym dwupartyjnym systemie, u nas masz system wielopartyjny, jednak ci kandydaci siedzą w domach albo rozdają ulotki ich tam pracownicy. Natomiast w Wielkiej Brytanii kandydaci chodzą od drzwi do drzwi, się mówi, wreszcie tak. Chodzą od drzwi do wyborcy i go przekonują do siebie, więc widać, i to nie jest jakiś zwyczaj, tylko wiedzą, że inaczej nie są w stanie tych głosów pozyskać. A wy kiedyś tak sobie załatwił jakiś mandat. I teraz nie, a posłuchajcie, bo teraz mówię o ważnej rzeczy, bo to jest teraz tak. Tam jest system dwupartyjny, to prawda, ale tam są zupełnie, te partie mają zupełnie inny charakter. U nas są to zhierarchizowane oddziały wojskowe, z wodzem na czele, generalicją, czyli tą oligarchią i żołnierzami wykonującymi rozkazy i dostającymi miejsca w zależności od zasług i stopnia posłuszeństwa. Natomiast tam partie to jest zespół grup wzajemnych asocjacji, przenikających się w jakiś sposób, gdzie lewo przechodzi płynnie w prawo, gdzie jest centrum i tak dalej. Więc to są grupy i teraz w zależności od tego, czy na przykład na lewicy jest więcej elementów w danym momencie w społeczeństwie. Społeczeństwo żyje bardziej duchem nacjonalistycznym, tym więcej jest nacjonalistów. Na lewicy, jeżeli... Rozumiecie Państwo, to jest ta zasada, na tym to polega. To jest sztuka, to jest właśnie kompromis też jednocześnie, ale kompromis twórczy. A jak tutaj mamy do czynienia... Tutaj mamy do czynienia z systemem, gdzie tak naprawdę można to nazwać systemem łupieszczym. No. W najnormalniej świecie te partie mają charakter wodzowski i tylko od jednego wodza zależy, jak jest skonstruowana cała partia. Czy ona ma... Jeżeli wódz ma dobre intencje, jest patriotą, mówiąc tak nazwanie rzeczy, jest patriotą, jest... Polska dla niego stanowi podmiotowość, jest podmiotem jego działania, no to wtedy siłą rzeczy przelewa się to na całą partię, w jakimś tam przynajmniej stopniu. Ale jeżeli wódz, dla wodza, Polska ma charakter przedmiot, jest wykorzystywana jako przedmiot służący zaspokajaniu swego ego. I wszystko jedno, czy to ego to są finanse, czy 15 centymetrów więcej. Ja nie jestem złośliwy, tylko mówię po prostu w wielkim skrócie myślowym. Czy to jest to jakieś osobiste... Po prostu cała konstrukcja wodza przelewa się na absolutnie całą rzecz. Oczywiście, że ludzie po drodze, te doły są często na przykład te doły pisowskie czy platformerskie, to są wspaniali ludzie. To są ideowcy, to są kapitalni ludzie, ale w życiu nie dojdą do oligarchii, jeżeli nie przyjmą tych zasad działania, tych cech charakterologicznych, jakie będą wykazywać, jak wykazuje ich wódz. Oni się muszą upodobnić w jakiś sposób do wodza, żeby zaistnieć. I to jest niebezpieczne. Natomiast tam, w systemie brytyjskim, te partie mają inny zupełnie charakter, mówię jako grupy wzajemnej asocjacji. I tam przywódca takiej partii jest niejako menadżerem, jest liderem takim, rzeczywiście musi być człowiekiem kompromisu i potężną musi mieć charyzmę, osobowość, żeby te wszystkie różne grupy o troszkę różnych interesach, żeby w jakiś sposób ze sobą zjednoczyć. I musi się liczyć z głosem każdej z grup, bo jeżeli straci na przykład jakąś, załóżmy, nie wiem, szef lewicy straci syndykalistów w danym momencie na przykład, czy tam, nie wiem, kogoś, to może przegrać wybory. Więc musi tak tym wszystkim grać, żeby je wygrać. A u nas to wszystko narzuca jedynkami. Miejscami na liście. Ale rozumiem, że ta gra polega na tym, że musi grać zanim jeszcze uzyska tę władzę, a nie... Musi to być już w sekundę. Okej, zachęcamy. Następne pytania poprosiłem w takim razie. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Pan mówi, że trzeba wprowadzić tyjomy, ale konkretnie jak to zrobić? Bo sam to pan powiedział o partiach na podstawie swojego ruchu i samoobrony, że jeżeli zrobi się to próbując walczyć z systemem przy jego pomocy, to on nas zniszczy. A sam tak znając doświadczenie, jak sam tłumaczyłem rodzicom, żeby walczyć tak trochę na lokalnym gruncie, na wyborach samorządowych, trułem mamie, mam, oni głosują na te partie parlamentarne, tylko jakąkolwiek inną, tylko nie parlamentarne. 3 miesiące trucie, cała rodzina mnie praktycznie znienawidziła. Spytałem się, na kogo zagłosowali. 90% PiS.
Więc mam pytanie, jak przekonać tych wszystkich ludzi, zwykłych, nie mówię już o urzędnikach i partyjnych, żeby głosowali? Nigdy pan nie przekona wszystkich z ludzi. Nie ma takiej opcji. Ludzie są po pierwsze zniechęceni generalnie tym systemem wszystkim. Natomiast, wie pan, jeżeli wprowadza się partię, która bierze dotacje i tak dalej, wprowadza się partię, to nie ma się żadnych szans na zmianę tego systemu. Ale jeżeli wprowadzi się na dzień dzisiejszy, przy tym niezadowoleniu społecznym i przy tym, że ten bunt górniczy koncentruje w jakiś sposób i jednoczy te środowiska buntu też, jeżeli wprowadzi się we wrześniu grupę, ruch składający się z różnych opcji, nawet nie tyle partii, a nawet jeśli partii, bo pan, ja na przykład współpracuję z Demokracją Bezpośrednią, która ma przymiotnik partia, no ale z całym szacunkiem dla demokracji to jest taka partia jak ja kulturysta w tym znaczeniu. I teraz, ale ma jakiś tam w jakiś sposób, ma, dobra, już się tutaj na tym temacie nie tym. Natomiast należy, jest sytuacja, jest bardzo dobra z punktu widzenia socjotechnicznych tam możliwości i tak dalej. Dlatego, że istnieje ogromne zniechęcenie tym wszystkim, co jest obecnie na rynku politycznym, że tak powiem. I wprowadzenie, istnieje realna szansa do prowadzenia ruchu, podkreślam, różnych stowarzyszeń, fundacji, grup i tak dalej, właśnie takich wzajemnych asocjacji, które idą pod jednym hasłem. JOW-y, referenda, sądy i prokuratura, reforma. I doprowadzają do tego, że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma z PSL-em nie są w stanie rządzić samodzielnie. I wówczas warunkiem jakichkolwiek współdziałań jest deklaracja z którejkolwiek strony. Jest to obojętne, dla mnie Miller może wprowadzić te jednomandatówki. Naprawdę. Kto z ministerstwa? Jest to, że natychmiast zmieniamy ordynację wyborczą, reformujemy potem ustawę referendalną również i reformujemy sądy i prokuraturę. To jest podstawa. Podstawa. Istnieje taka szansa, wprowadzenie takiej siły, tak jak mówię, szerokiego ruchu, szerokiego również światopoglądowo. Jeżeli skupiłbym się tylko i wyłącznie na prawicy, załóżmy, chciał taki ruch prowadzić, to nie mam szans żadnych. On musi być, to musi być grupa oburzonych, niezadowolonych z tego, co jest, walczących z tym systemem, bo to jest podstawa. Przede wszystkim pierwsza sprawa to jest rozwalić ten partiokratyczny, bandycki system. To jest rzecz zasadnicza. I dopiero później mówić o szczegółach. To musi być w ogromnej mierze, musi być w tym dużo ideologii. Nie można na początku mówić tego zawiązywania się tego ruchu, o tym, kto dostanie jedynki, kto zrobi to i tamto, kto wejdzie do tego parlamentu. Nie, o tym ma decydować generalnie praca. Kto włożył najwięcej pracy w rozwalenie tej sitwy. Koniec. To jest jedyna szansa. No nie ma pan innej rzeczy. No może to być też tak, może być też sytuacja taka, że być może wykształci się sytuacja taka na Śląsku, że jeżeli na dzień dzisiejszy te organizacje, czy powiedzmy te podmioty, to jest lepsze słowo, te podmioty biorące udział w tym ruchu, o którym mówię, będą uzupełnieniem, czy w jakiś sposób współpracowały ze związkami zawodowymi po to, by nadać im czynnik obywatelskości, wówczas górnicy są legitymizowani przez obywateli do otoczenia tego siedliska bandytów, bo to są bandyci w większości, i nie wypuszczenia ich dotąd z tego parlamentu, to było 3 lata temu takie próby robiliśmy. Myśmy po prostu z Solidarnością badali, ile trzeba ludzi, żeby to otoczyć, żeby nie mogli wyjść. Tylko niestety tam się zaczęło, że ten Jarosław może, nie może i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest, ja mówię, to są pewne błędy i tak dalej, i tak dalej. Na przykład mówię, ale sekundę, dlatego nie należy się opierać, tak, doszedłem do takiego wniosku, na całej Solidarności, ale tylko na jednym regionie, który jest zdeterminowany. Co z Dudą? Nie. Duda jest szefem całej Solidarności. Dominik Kolosz jest szefem Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej i region Śląsko-Dąbrowski już 2 lata temu podjął uchwałę popierającą zmianę ordynacji wyborczej na jednomandatową. I górnicy wystarczą, bo oni są silniejsi niż na przykład Grupa Solidarności Producentów Ołówków. No bo to... Rozumiem. No jasne, ale z Jeleni... I teraz uwaga, jeżeli poczekaj, nie, ja nie o tym, słuchajcie, albo ja mówię chyba niekomunikatywnie w takim razie. Jeżeli nada się w jakiś sposób związkom zawodowym obuduje się obywatelskimi
stowarzyszeniami, grupami i tak dalej, obuduje się związek w jakiś sposób, ale nie formalny, w sensie przystępujemy, tylko jeżeli będzie ta współpraca jakoś przebiegała wspólnie, idziemy po JOWY, to wówczas górnicy są legitymizowani przez obywateli do tego, by otoczyć parlament, bo przecież władza zwierzchnia należy do narodu. Ja pamiętam, jak kiedyś była jakaś taka, nie blokada, ale taka 300 górników, chyba 200-300 przyjechało do takiego miasteczka, tam było takie miasteczko Sio przed parlamentem. I pamiętam, że staliśmy tam z tymi chłopakami, z tymi górnikami, ja tam szedłem do nich i oni tam stali i któryś z warszawiaków powiedział, weźcie, idźcie tam, mówi, i jak tylko was tylko 200 przyjechało, musicie przyjechać 10 tysięcy i ich tam zmiażdżyć, zniszczyć, znieść. Jeden z tych górników, prosty chłopak, powiedział, opie, no z tych 200 starczy, żeby to rozdupić i no stójcie tu za nami, nie musicie nic robić i no stójcie. A tak wyjdą na bandytów, wichrzycieli i tak dalej, i tak dalej. Więc musi to być, tak jak powiedziałem, duży obywatelski ruch, ale jeżeli damy zniszczyć górników, to jesteśmy i tak pozamiatani, zostaje nam tylko opcja tej próbowania, tylko wprowadzenia tej trzeciej siły obywatelskiej, która może równie dobrze też skończyć jak ruch Palikota czy Samoobrona. To musi być, wie pan, wiele rzeczy ja nie jestem w stanie panu powiedzieć jakby precyzyjnie. Jest coś takiego jak duch, jak intuicja, jak takie ogólne spojrzenie na jakieś, no, w pewnym sensie wizjonerstwo, nie chcę się zapędzić za bardzo, ale po prostu wiem, że musi być siła podparta, zorganizowana siła podparta obywatelską strukturą bez struktur, czyli tym związkiem, luźnym związkiem różnych stowarzyszeń, ruchów, fundacji i tak dalej. To mają być górnicy jako szpica, ale z tyłu mają być matki dzieci niepełnosprawnych, zmieleni, demokracja bezpośrednia, bezpartyjni samorządowcy i jakieś tam przeróżnego rodzaju ruchy. I tyle. I wtedy w tym momencie mamy i żądać, tak jak powiedziałem na przykład teraz, jak byłem na spotkaniach ze związkami. Musicie oprócz postulatów ekonomicznych dać również postulaty polityczne, bo inaczej władza nie będzie z wami rozmawiać. Was rozpracują i tyle. I oni zaczynają do tego dojrzewać. Jeszcze jest nie wszystko tak do końca wyjaśnione, bo problem został odsunięty. Mówię tutaj o górnictwie, o kopalniach. W tej chwili prawdopodobnie dojdzie do strajku w tej Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ja byłem na Boryni w Jastrzębiu i tam się kotłuje. A te chłopaki nie pękają, więc jeżeli się doda czynnik obywatelski do tych związkowych różnych organizacji, czy interesu pracowniczego i wykorzysta siłę górników, to można to rozwalić w sposób również nie do końca, że tak powiem, konstytucyjny, chociaż z drugiej strony władza zwierzchnia należy, suwerenem jest naród. A ta jego... Proszę? Prawo w Konstytucji, że naród jest władzą. To jest teoria, dlatego że w artykule 4 ma pan w ustępie pierwszym napisane, że suwerenem jest naród, w ustępie drugim ma pan napisane, że naród sprawuje swą władzę bądź poprzez przedstawicieli, bądź w sposób bezpośredni, czyli w drodze referendum. No i pan zobaczy, jak oni zagmatwali drogę referendum. Po pierwsze, przedstawicieli mają swoich, bo jest ordynacja proporcjonalna, więc wybierają się z pomiędzy siebie. Ale żeby, broń Boże, obywatele w drodze referendum nie mogli czegoś zdziałać, to zrobili tak. Aby doszło do rozpisania referendum, musi pan przynieść 500 tysięcy podpisów. Jeżeli my we dwójkę zbierzemy te 500 tysięcy podpisów, to jest rzeczą blisko cudu. Z rodzicami przy sześciolatkach, czy z Jowami. Już proszę mi dać, proszę. Zbierzemy te 500 tysięcy podpisów, zaniesiemy do Sejmu we dwójkę, pan i ja. To i nam bardzo serdecznie podziękują za obywatelską postawę. Jak się zamkną drzwi, zaczną się śmiać i wrzucą to do kosza. Gdybyśmy poszli z tymi górnikami, o którym panu powiedziałem, to już mają lekką zagwózdkę. Ale też nie do końca, bo jeżeli tych górników nie przyszłoby na tyle, nie stanęliby dookoła tego Sejmu, nie otoczyliby tego Sejmu, to uwagę pan uważa, Sejm może, ale nie musi rozpisać referendum. Już ma tutaj wybór. Załóżmy, że tych górników byłoby więcej, przestraszyli się i rozpisują. To też są spokojni, bo żeby referendum, wynik referendum został uznany za wiążący dla władz, do urn wyborczych, do urn referendalnych musi przyjść minimum 50% uprawnionych do głosowania. Słuchaj, biorąc pod uwagę tą diasporę polską teraz, to jest i fakt, że o tym terminach i miejscach władza informuje, to jest nieosiągalny wręcz próg. Ale jeśli nawet udałoby się zebrać 500 tysięcy podpisów, przyprowadzić, przynieść te podpisy z 20 tysiącami górników, którzy otaczają ten Sejm, Sejm rozpisuje referendum i do urny przychodzi 50% uprawnionych do głosowania,
to jeżeli referendum dotyczyło sprawy kluczowej, mianowicie wybraniu sobie przez suwerena obywatela innej ordynacji wyborczej, która determinuje ustrój państwa, to to referendum ma jedynie dla Sejmu charakter opiniotwórczy, ponieważ to marszałek Sejmu decyduje na wniosek posłów, czy zmienić, i 2/3 posłów, żeby zmienić konstytucję. Tak się, proszę pana, zakotłowali przy tym okrągłym stolcu. Znaczy, zakotłowali, zabezpieczyli. Referendum nie ma żadnego absolutnie w tej chwili znaczenia. Nic. Tak. W tym, co pan mówi, wszystko się zgadza, ale z jednym pewnie szkopu, a mianowicie stosunek większości Polski do Śląska. Przez lata jest przez władze rozgrywane tak, żeby pokazać, że górnik to ochma, czternastki, barburki, dodatkowe przydziały węgla i tym podobne. Przez to wzbudza się jeden z podstawowych uczuć Polaków – zawość. Już sam widząc po obecnych protestach na różnego rodzaju stronach internetowych, posty i komentarze ludzi… Mówi pan dokładnie, tylko do skutku, mówi pan dokładnie, o czym ja mówiłem, o tym właśnie duchu, o czymś takim niematerialnym. Dokładnie, to są te rzeczy, które pan teraz precyzuje. Dokładnie. Wiem, ale chodzi mi, że już nie, może to mentalność, było, świadomość tego, tak. Wiem, ale może to i było monitorowane przez władze lub w inny sposób inspirowane, ale różnego rodzaju negatywne komentarze i wzbudzanie zawiści w stosunku do górnika. Że ja, pracownik fabryki, który ledwo wiąże koniec z końcem za najniższą krajową, mam płacić na jakiegoś górnika. Ale i właśnie o to chodzi, że to jest najgorsze, bo pan powiedział, że jakby... Ale to ma pan dzięki tej ordynacji, ja panu tłumaczę, tej proporcjonalnej, media, wiem, dobrze, które obsługują partię. Ale to, co pan mówi, to jest wszystko ładnie, ale pan mówi to tak, jak gdyby władza zachowywała się biernie. Władza będzie starała się... Nie! Władza to kreuje. Władza jest w tej chwili w tej zasady dziel i rządź. Dokładnie to robią cały czas. O co mi chodzi? PiS, Platforma... Na każdym kroku... Proszę o pytanie, dobrze? No, pan mówi ładnie, ale chodzi mi się, na każdym kroku obalania i zmiany systemu, który pan mówi, władza będzie starała się to rozbić. I czy w jakiś sposób można to kontrolować, czy po prostu sama idea, że niezorganizowana struktura da radę się nie podzielić? Przy takiej przewadze technicznej władzy, media, milion, jak to pan mówił, milion urzędników i każdy urzędnik to jest 8 głosów, to 8 milionów głosów przez urzędników. Plus indoktrynacje przez media, telewizję i tym podobne rzeczy. Jak sobie z tym poradzić? Ciężko. Myślę, że wszyscy po to tu jesteśmy. Proszę pana, między innymi poprzez to, między innymi w taki sposób, że jestem tutaj, że przyjechałem w swoim samochodem, jest 250 tysięcy na pewno kilometrów, znaczy może przesadziłem, że w sprawie samych jogów, ale połowę tego na pewno, ze 100 tysięcy po całej Polsce. Że będę jeździł w tej chwili też również po całej Polsce, mówił o tych jogach. Że będę mówił, tego będę, mam nadzieję, bardziej wypoczęty i bardziej precyzyjny o tych samych sprawach, o których mówię tu, w jak największej ilości przeróżnych, dalej mówił o tych wszystkich sprawach w przeróżnych miejscowościach i tak dalej. Robiliśmy wcześniej próby Platformy Oburzonych, czyli jest mnóstwo stowarzyszeń. Wie pan, ma pan frankowców, ma pan spółdzielców, ma pan poszkodowanych przez sądy i prokuratury. Ma pan mnóstwo grup niezadowolonych. Wystarczy to wszystko zebrać razem i zażądać tylko i z jednym postulatem. Nie może być tak, że teraz frank jest ważniejszy, a drugi mówi, teraz jest ważniejsze mieszkanie własnościowe, czy nie, żądamy jogów. Żądamy zmiany systemu. Żądamy, czy jeszcze inaczej, nawet hasło, żądamy po prostu rozwalenia systemu partiokratycznego, proporcjonalnego. Możemy to zrobić tylko przez jogę. I koniec. To nie jest system idealny. I to nie jest ratunek to nie jest lek na całe zło. Ale to jest warunek sine qua non nadziei na jakiekolwiek zmiany. Bez tego nic nie zrobisz. Nic. Bez tego jest tylko, to jest zasadnicza sprawa. Dlaczego oni nie chcieli, dlaczego na przykład w Niemczech została ordynacja mieszana. Dlatego, że mimo, że Adenauer chciał jednomandatówek w całości, bo się nie zgodzili się Anglicy. Bo się bali, że zbyt szybko Niemcy odzyskają potęgę. Znaczy znowu wzrosną w potęgę. Tyle. Jak to zrobić, wie pan, no próbuję to robić, zobaczymy. Ja panu nie będę zdradzał wszystkich planów tutaj jakby całej socjotechniki, ale uważam, że jest to do zrobienia. Pod warunkiem, że uda się zgromadzić różne grupy o różnych światopoglądach i konsekwentnie domagać się zmiany ustroju państwa, nazywając rzecz po imieniu, przywrócenia państwa obywatelom, kontroli obywatela nad politykiem, a nie polityka nad obywatelem.
Inaczej nie ma szans, żeby pan to ruszył. Nie ma szans. A potem można sobie wybierać króla. Ja wcale nie żartuję. To zależy, co będzie chciał naród. Generalnie. I jak, na ile będą silne ta dobra strona mocy, na ile będzie silna. Elity, na ile będą kreować wolę narodu, tak to nazwijmy. Ale najpierw muszą ku temu zaistnieć warunki, żeby zaistniały. W tej ordynacji nigdy w życiu pan osobno, czy ja osobno, nie mamy podmiotowości żadnej. Jeżeli oni potrafią z człowieka, ja nie robię siebie nie wiadomo jakiej tam gwiazdy roka, ale oni potrafią to spacyfikować w ciągu momentu, po prostu zamykając się do mediów dostęp, czy dając jakieś no, kłamliwe komunikaty, że Kukiz zrezygnował z muzyki i wszedł w politykę. Ja wydałem 3 płyty w ciągu ostatnich tam 3 lat. Tak. Kto o tym wie? Rzadko kto. Gram zmanipulowali na przykład rzeczy takie jak zrzeczenie się przeze mnie nazwy zespołu i tak dalej, i tak dalej. Mówią, że nareszcie piersi ożyły. Dają komunikat po prostu, że tam, gdzie nie ma Kukiza, tam jest dobrze. Oni przecież jeszcze przed chwileczką mówią moje poważnie, popatrzcie na tą bałkanikę. Przecież to jest dokładnie stylistycznie coś takiego, jak Ona tańczy dla mnie, tak czy nie? Zgodzicie się? Więc Ona tańczy dla mnie, bo przed sekundą, tuż przed nimi, zostało wyśmiane przez media, zostało to pokazane jako szczyt Wiochy i tak dalej, i tak dalej. Tak to określamy. Natomiast Bałkanika, wszystkie festiwale opolskie, Wielkie Orkiestry to jest inna rzecz, ale Woodstock, na który nikt mnie nigdy w życiu nie, i tak bym nie pojechał, ale nikt mnie nigdy nie zapraszał i tak dalej. Wręczanie, ja dostałem złotą płytę, to ja dostałem od wytwórni na chodniku, mi ją dali. Za siłę i honor. Oni dostali złotą płytę, przyjechał Puczyński, szef z Pawłu, cała telewizja, kilka telewizji i tak dalej. Wyborcza pisze, piersi bez Kukiza zarobią furorę. Chodziło o to, żeby dać komunikat tam, gdzie występuje Kukiz, jest źle. Rozumiecie państwo? Znaczy, że boją się tego systemu. Boją się tych jobów. Po prostu. Na tym to polega. Ja naprawdę się nie żalę, bo ja ich szanię. Naprawdę, wierzcie mi, dla mnie, ja wierzę w Boga, niekoniecznie tam w purpuratów czy proboszcza, ale w Boga bardzo mocno i w sumienie, w ducha jakiegoś nade mną. I po prostu wiem, że sumienie dla mnie bezcenne. I wiem, że stoję po jasnej stronie mocy. A co się stanie? No tego to już nie wiem. Robię wszystko, żeby było, żeby moje dzieci zostały w Polsce. A jeżeli to się nie zdarzy, osobiście spakuję im walizki. Pewnie będziemy już tak powoli kończyć, bo jest... Tak, ja muszę jechać do tego. Tak. Ale jeszcze nie wiem, może 2-3 pytania. Proszę bardzo. Trzymam takie pytanie, Paweł, to startowanie w wyborach, czy właśnie jakaś rewolucja, jakieś obejrzenie Sejmu, czy jakie to są pomysły? To jest skomplikowane. Ja nie bardzo mogę w tej chwili mówić, że tak powiem, o wszystkich tam ruchach, które są z wiadomych względów. Zobaczymy. No, dużo zależy od tego najbliższego czasu i ten. Zobaczymy, jak ten. Ale na pewno trzeba będzie myśleć o takiej rzeczy, jak stworzenie szerokiego frontu, szerokiego ruchu. Takiego, który się nie posypie na dzień dobry o pytanie, że nie posypie o sprawy takie, jak na przykład, czy jest Bóg, czy go nie ma. No. Rozumie pan? Chodzi o to, że chodzi o to, że trzeba stworzyć szeroki ruch społeczny, który zażąda zmiany ustroju państwa, i tych postulatów ma być tylko 3 maksymalnie, nie więcej, bo się wszyscy podzielą na początku. Oczywiście, że każdy z tych to się potem samo jak gdyby kształtuje. Podstawa, żeby każdy z tych ruchów, tak naprawdę, żeby tam było choć kilku idowców, żeby to nie byli outsiderzy. Jak to stworzy ten ruch? Ja to zrobię. Dobra. A weźmiesz ja to pokład? Zrobię, weźmiesz, ja to robię cały czas. A weźmiesz na pokład członka Wittlera? Bo jedynki każdemu rozdaje. Mnie zabronił mój terapeuta się zadawać. Muszę unikać. Nie wiem, ja z Przemkiem rozmawiałem kilka razy. Tam jest jednak, mimo wszystko, to jest człowiek, ja bardzo go lubię, wszystko okej, ale on to jest człowiek systemu, ponieważ on wszystko zawdzięcza systemowi. Być może przyjdzie taka sytuacja, ja powiedziałem kiedyś, pamiętam jak rozmawiałem, to już nie powiem, chyba z Przemkiem też wtedy rozmawiałem i powiedziałem mu, że nie, Przemka wtedy chyba nie było. Nie jestem pewien, ale w grupie pewnych polityków, oni sami do mnie się zgłosili i ludzie przyzwoici generalnie. I
Powiedzieli panie, Paweł czy panie Pawle na początku, może byśmy połączyli siły z tymi stowarzyszeniami, z tą platformą oburzonych, poszlibyśmy razem, pan by do nas przystąpił i tak dalej. Więc ja powiedziałem im tak, tu nie chodzi o sprawy ambicjonalne. Ja jestem ambicjonalnie spełniony, uwierzcie mi. Zdaję słowo honoru. Mi wystarczy, ja wiem ile ważę, wiem, że Polska to jest wszystko, nie pchałbym się na rynki zagraniczne i tak dalej, i tak dalej. W sensie muzycznym, ale mam dosyć kamer, słaby i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy. To wszystkim się nasyciłem. Najlepiej się czuję, kiedy jestem z dziećmi, znaczy z dziećmi jak z dziećmi, na rybach, w domu i tak dalej, na normalne sobie życie biodę i tak dalej. Ale powiedziałem im jedną rzecz, że jeżeli ja bym w tej chwili, że zwyciężymy tylko wówczas, to są zwolennicy JOW-ów również, zwyciężymy dopiero wówczas, kiedy wypracuję taką sytuację, że to wy przyjdziecie do mnie, że to wy przyjdziecie do mnie. Bo to znaczy, że ten system pęka i że istnieje realna szansa na jego obalenie. Ale najpierw trzeba uwiarygodnić. Wy, to też nie będą wszyscy, tylko to będą wskazani. Ty. Ty nie, bo ty jesteś, bo ty przesadziłeś z tym czy z tamtym i tak dalej. Przykro mi, rozwalasz nasz ruch. I idziemy razem po Polskę dla obywateli. Cyta. Już zaczęli niektórzy przychodzić, powoli. Więc daje to nadzieję na to, że jest możliwe wprowadzenie takiej, jest możliwa zmiana tego systemu, czy usiłowanie zmiany tego systemu we wrześniu. Przez wybory, tak? Mówimy o wyborach, tak? Czy mówię o parlamentarnych, tak. To jedna wspólna lista wyborcza? Czy jak to? Tylko i wyłącznie. Ruchów. Tak, jedna wspólna przeróżnych ruchów. Coś takiego jak AWS z tym, że z postulatem JOW-ów. AWS przerżnął dlatego, że tam nie było postulatu zmiany systemu. On chciał właśnie w tym systemie się i dlatego się dał rozprowadzić przez te klany post-magdalenkowe, że tak powiem. Zaczątkowe właśnie partie takie jak KNP też mieli prawo startowania w takiej liście? A co to ma za znaczenie? Czy ruch to jest... Ruch to jest ruch. Chodzi tylko o to, żeby nie patok. Nie. Kto by tam mianował właśnie jedynkę, dwójkę, tak dalej? Jedynki, dwójki. Hoffman też poszukuje ruchu, wiesz, żeby... Hoffman poszukuje nowego środowiska. To jest bardzo ważne. To, tak, to w ramach tego systemu ktoś musi nadawać jedynkę. Wszystko może różnie wyglądać. Wszystko zależy od tego, nie. Wszystko zależy od tego, jakie będą nastroje też społeczne. To jest bardzo ważne. Bo może się okazać, że żadne jakieś, że to będzie krwawa czy bezkrwawa, to różnie może być, ale może być jednak gniew totalny. Przecież sobie zdajecie sprawę z tego, w jakim stanie jest państwo, czy nie. No. Więc tutaj w każdej chwili może nastąpić jakiś boom. Nie wiadomo co. I trzeba być na to przygotowanym, choćby z tego względu należy jakby jednoczyć, czy mieć dobre intencje współpracy po to, by stworzyć nową konstytucję. Bo o to chodzi. Tu trzeba stworzyć nowe prawo. Tu nie chodzi, jeżeli jedynki... Wiecie, komu bym najchętniej dał jedynki, gdybym miał był władny dawać jedynki? Fachowcom, prawnikom, ekonomistom i tak dalej, i tak dalej. Tym, nie działaczom. No tak, Paweł, ty jesteś liderem, tak? Robisz się właśnie takim wodnym. Może właśnie, żeby prawy wybory jakieś zorganizować, jakoś tak, żeby to ludzie faktycznie... Słuchaj, poszli, że to... ja dzisiaj jak rozmawiałem z tymi, z moimi przyjaciółmi, czy z demokracji bezpośredniej, jak ja usłyszałem, że była jakaś rozmowa o jedynkach, to chciałem wyjść z sali po prostu, z spotkania. Rozumiesz, jest to człowiekiem szczerym, więc się mówię. Nie, jeżeli zginie idea, to jest pozamiatane. Mnie nikt nie kupi, nie ma takiej opcji, żeby mnie ktokolwiek był kiedykolwiek w stanie kupić. Nigdy. Nigdy. Proszę? Słuchaj, ja ci powiem szczerze. I to nie są żarty. Ja jestem gotów życie oddać za Polskę. Tylko ja muszę widzieć w tym sens. Nie skacząc z mostu do Wisły, absolutnie. Ale jestem w stanie oddać życie moje to z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością. Jestem w stanie za Polskę oddać życie. I to chodzi o to, że nie wymagam tego od innych ludzi, ale wymagam choć części dużej ideowości. Jak ja usłyszę, jak mi ktoś powie jedynka, to powiem mu, są panie, no nie mogę powiedzieć, co mu powiem, na dzień dobry. Out, po prostu. Ale ktoś musi tak rozdzielić te listy, no i to jest... Człowieku, ty mówisz, ja też daję jedną rzecz. To jest tak, jak mi kiedyś mnie ojciec jednej rzeczy nauczył. Pamiętam, jak kiedyś tam miałem jakieś tam problemy, ale jakiś tam czas temu, ileś tam lat wstecz, ale już zarabiałem pieniądze. I ojciec pyta, może ci pomóc, masz pieniądze? Ja mówię, mam mieć.
Ojciec powiedział, jak będziesz miał tu fizycznie, jak masz myśleć? Ja mówię, no za X-u mają mi przysłać jutro, bo ja do jutra mam ten termin, kiedy muszę spłacić ten po prostu dług, muszę koniecznie go oddać, ale mam mieć jutro. A ojciec mówi, ale może ci dam. Nie, tata, bo ja mam mieć ja na 100% i tak dalej. Przychodzę do następnego dnia, nie przyszły za X-u te pieniądze. I potem ojciec mówi, dopóki ich nie masz w łapie, nie muszą wziąć. Więc po co mnie pytasz o jedynki jakieś tych pieniędzy? Że jakie to ma w ogóle, jak nie wiadomo, czy mówię, nie wyjdę stąd, z tej karku nie skręcę. No. To znaczy, ja chyba rozumiem, o co koledze chodzi. Chyba chodzi o to, żeby skodyfikować jakieś ogólne zasady, którymi się ten ruch będzie poruszał. Dlaczego? Jeżeli nie będzie takich zasad jasno wyrażonych, to dojdzie. Trzeba zacząć od dwóch podmiotów, które od dwóch podmiotów, dwóch, trzech podmiotów, które będą zajmowały się sprawami logistycznymi. A potem. Jeżeli ktoś się będzie chciał dołączyć, to jest, mówię, to jest troszkę za wcześnie. Jeżeli spotkanie mielibyśmy dwa tygodnie później, to mógłbym mówić więcej. A teraz nie i koniec i tyle. Muszę lecieć do tego, muszę spóźnić do tego. Do pani Agnieszki będę mówił. Bardzo dziękujemy. Życzymy szczerze powodzenia. Myślę, że rzeczywiście jakaś platforma zawsze da się tworzyć tych małych kroczków, które te ściany... Starajmy się z tą platformą unikać tego słowa. Przepraszam. Ale... Tych cegieł w tej ścianie. Ruch. No i cóż, no. Oby ruch, no. Oby... Ale lubię i dobrze. Dziękuję bardzo. Jeżeli myślimy o swojej przyszłości, no powiedzmy mnie już jej niewiele zostało. Ale na pewno tutaj jest trochę młodych osób, które mają jeszcze przyszłość przed sobą. No to państwo jest ważne. Państwo jest ważne. I w ramach ustroju państwa ważna jest ordynacja wyborcza jako sposób wyłaniania klasy politycznej. Machnięcie skrzydełkami przez motyla wytwarza niewielką lokalną zmianę w powietrzu. Ale w warunkach chaosu ta niewielka zmiana w dłuższym okresie czasu może wywołać huragan na drugim kontynencie dzięki kumulacji coraz bardziej chaotycznych odchyleń. Mówiąc w uproszczeniu, gdy system jest w równowadze i działa stabilnie, z właściwą mu regularnością i prawidłowościami, trzeba użyć wielkiej siły, aby choć trochę go zmienić.